Cześć, jestem Pytel, a to kolejny odcinek The Binding of Isaac Aftermath. Słuchajcie, ostatnio widzieliście sobie fajne, bardzo śmieszne odcinki z The Losta i Skippera. Teraz wracamy do nagrywania challenge'y. Dzisiaj przechodzimy challenge czwarty, czyli Darkness Falls. Ciemność zapada, tak to chyba można przetłumaczyć. Jest to pierwszy challenge, jaki nie robimy Isaaciem. Nie idziemy tym razem na matkę, a musimy pokonać szatana. No i jakie są założenia tego challenge'a? Rozpoczynamy z pewnymi przedmiotami. Trzy standardowe przedmioty Ewy, czyli Dead Bird, Horror of Babylon i Razor Blade, to już chyba znacie. Oprócz tego mamy też Pentagram, zwiększający obrażenia, Sacrificial Dagger, który wokół nas orbituje, i Dark Matter, który zwiększy nam obrażenia, a także daje naszym łzom Fear Effect, znaczy szansę na zarzucenie tego efektu. Nie ma treasure roomów, są sklepy, mamy pokonać szatana, a nagrodą za przejście challenge'a jest odblokowanie runy Dagalaz, która ma opis Purity, a ta runa usuwa klątwy z piętra, na którym obecnie się znajdujemy. O, spoko, ulepszenie do bombek, ja tam jestem wysoce ukontentowany, na razie się nie leczmy, ponieważ teraz jesteśmy bardziej napakowani. Mamy pokonać szatana, no i właśnie ta runka, no w mojej ocenie może być całkiem przydatna. Oczywiście nie zdejmuje klątwy Curse of Labyrinth, bo musiałaby usuwać pokoje, ale oprócz tego jest całkiem fajną runką. I to jest ostatnia runka, są runy tak jakby lewo i prawo skręte, to jest jedyna, która jest tak, znaczy ostatnia, która jest tak na lewo odchylona. I z takich dodatkowych rzeczy, zobaczcie teraz na statystyki po mojej lewej. Jest taka nowa statystyka pod poziomem Tearsów, znaczy pod Shot Speedem. Taka strzałeczka nad taką platformą, to jest wysokość łez. Jezus, źle. Ale to do dupy podstawiłem, no nie będę musiał teraz. Jeszcze jedną bombę będę musiał zużyć. No, no to spoko, no nie. Wiecie co, ja nie będę podnosił na tych serduszek nawet. Napierdzielimy Ragmanowi. No i wysokość łez wpływa na to, że jeżeli jest bardzo duża, to łzy mogą przelatywać nad przeszkodami, a ponadto wpływa też na zasięg. Czy na coś jeszcze, nie wiem, doedukuję się. Jeżeli coś zauważę, to dodam wam adnotację czy coś w ten deseń. Moglibyśmy w sumie używać, nie no dobra, nauczmy się używać tej brzytwy w końcu. O proszę, HP up i tears up. O Jezus, co się stało? A no tak, bo nie mam już efektu Horror of Babylon. Ja się dziwię, czemu się wszystko pousuwało. Dlaczego? Wiecie co, moglibyśmy troszkę przeraszować ten run. W końcu mamy pokonać tej szatana. Tutaj nic nie ma, do sklepu nie będę wbijał. Ale mogę, nie mogę wbić. Dobra, tutaj ściana była zablokowana, tyle na tym piętrze. Najwyżej będziemy używać brzytwy. Przyznam, że chciałbym u diaboła pozbyć się tych kilku serduszek. Brzytwa to jest ten element, którego brakowało Ewie moim zdaniem, bo teraz jest szansa na to, że dostajemy Horror Babylon wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy sobie zbijemy zdrowie. Wow, kurde! Dlatego nie lubiłem mieć za dużo zdrowia, jak grałem tą postacią. Zobaczę, może nam tutaj dropnie jakiś ten. Jest zawsze szansa na drop Bibelotu z TNT. Niedużo, ale jednak jest. Tutaj nie ma nic ciekawego. O proszę, nawet się cieszę, że tu nie ma bossa. Nie będę musiał przynajmniej wracać. Kubki można poniszczyć. A ty, chciałem kolegę z Sacrificial Daggerem urżnąć, ale może to nie jest dobry pomysł. Może jednak mimo wszystko lepiej jest save'ować zdrowie. Fajnie, że tam ten itemek pod boby nam siadł. No nie tak sympatycznie. Choć jakby to był jakiś itemek do Lewiatana, to by było jeszcze bardziej spoko. Już jeden mamy, no bo mamy przecież pentagram. Jakby to na przykład był The Pact, o kurde. To w ogóle nie mam o czym gadać. Ważne, że tirsy są zwiększone. O kurde. Muchy się pięknie na tych, na ogniskach pozabijały. Do ogniska może coś dropnie? No nie sądzę. Kurde, mam wielką ochotę się zranić, żeby to robić nieco sprawniej. I tak robimy to wszystko bardzo szybko, ale pamiętajmy, że nie ma treasure roomów. Kolegowie, tutaj sobie bombkę postawimy. Bang. Flatworm. Zmienia faktury naszych łez. Dobrze mówię? Tak jest. No dobra. Kurde, nie chciałem tu wejść. Chaos. Chaos byłby niezły, gdyby nie to, że jest bezużyteczny. Kupimy tę kartę. Double active. No to w naszym przypadku się raczej nie przyda. Kupmy sobie tam tą bombkę może. No i tyle. Jakoś się nie napalam specjalne przedmioty. Donation machine oczywiście nie działa. Wow, 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 wow. Lubię pokoje z muchami, no nie? Są takie troszkę bardziej wymagające. Ale w taki fajny sposób, nie tak jak na przykład pokój z hostami, którego szczerze nie cierpię. No dobra, nie to serduszko chciałem stracić. Dobra, użyjmy sobie tej brzytwy, zwiększając sobie obrażenia. O kurde, monstro spierdziela. Dawaj się. Sacrificial Daggera na nim jego chciałem użyć. Jezus, ale spoko obrażonka mamy.
Jeże, tiry się nam wzrosły, dawaj ptaszor, napierdzielaj. No i jeszcze Razor Blade aktywuje ptaszora, to w ogóle nie ma o czym mówić. Chociaż ten ptaszor jest mniej przydatny niż kiedyś. Bo teraz atakuje wrogów, jeżeli znajdą się oni dostatecznie blisko. Dawniej to działało moim zdaniem lepiej. O proszę, i teraz sobie zrobimy takie combo breaker, a mianowicie kupimy Demon Baby'ego i Dead Cat'a. No moim zdaniem uczciwy deal. No z drugiej strony teraz nie będziemy, a nie, no możemy, teraz cały czas mam Horror of Babylon. Tam sobie poszukam zaraz sekretnych pokoi, zobaczymy jeszcze co tutaj jest. O właśnie, tutaj mamy Sub Ultra Pride'a, który raczej długo nie pożyje. O właśnie, co my tu mamy? The Tower. The Tower użyjemy sobie w sklepie, bo nie ma ryzyka zniszczenia maszyny, a może nam to odkryje jakąś ściankę. Pyk. No tak, sprawdziło nam to górną ściankę, w której nie było nic. Więc podłóżmy bombkę tutaj, może teraz będzie Secret Room. Nie będzie, okej. Za Top Secretem się jeszcze rozejrzymy, bierzemy Double Active. Kurde, piąta minuta. Więc takie tempo standardowe, a powinniśmy zasuwać nieźle, skoro mamy takie dobre itemki. No i tutaj może być Top Secret Room. I jest. Miło. Eternal Heart, no. Nigdy nie marudzę, gdy dostaję tę kartę, tak więc i teraz nie będę. No właśnie, ale już nie mamy... Już nie mamy Horror Babylon. Czemu taka mała szansa na ten, na Devil Room? Dlaczego? Użyjmy sobie tej Razorka. O właśnie, patrzcie jak statystyki rosną, no nie? O kurde! Lucky Rock! Lucky Luke, tak jest! No nie, no teraz to mamy pozamiatane. Kto oglądał odcinek z Keeperem, ten wie o co chodzi. Wow, wiesz, oczywiście teraz nie mamy takiego chorego komba, ale ten jest zarąbiście. Kurde, kolego! Charger Rock, oczywiście najwspanialsze. Miałem kiedyś dźwięk do nich podłożyć z Left 4 Dead'a. No tak przynajmniej nie chce mi się za bardzo, ale kiedyś to zrobię, prawda? To będzie tuż po tych odcinkach ciekawostek ze zwykłego Isaaca, który się na razie nie pojawia. Okej, weźmy sobie serduszko. Wiecie, zawsze można Razor Blade zarzucić. O, właśnie, o to mi chodziło. O, dawaj ptaszor. Kluczykens, spoko. Kurde, co to są za przeciwnicy? Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Kurde, z jakiej to gry było, bo mi teraz zapomniałem teraz. No, no, czy tam, no warto byłoby tam wejść, gdyby nie to, że mam szare serduszko. Jakbym miał poświęcić czerwone, to bym się może skusił. No i jeszcze kwestia taka, że mogę przy tym trochę zdrowie stracić. Tam sobie może powysadzamy coś, ale najpierw zobaczmy, czy tu będzie... O, właśnie, Secret Room. I tu mamy złotą kupę. I kolegę Grydziocha, który może dostać w pierdziel delikatny. O, właśnie. I teraz tak, bierzemy... O, właśnie, podwoiliśmy sobie monetki. Wiecie co, i teraz sobie narobimy mnóstwo hajsu. O, jeszcze monetka Lucka była, spoko. Ale wyczyśmy sobie najpierw pięterko. A na razie pochodzimy z Lucky, ten, z Lucky Rockiem, a potem sobie popodwajamy wszystkie pieniądze. W takim razie wyczyścimy całe piętro. A, prawie cię podniosłem, kolego. Jaka dziwna arena, no nie? Fajna, taka inna. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek na takiej walczyłem. To jest fajne w Afterbirthie, no nie, że po milu tylu godzin spędzonych, chociaż mój z tym kłamie, ja na pewno tyle nie mam. Oszukał mnie. Steam Cells, heh. Kolejny HP up. Przypadek? Nie sądzę. Co my tu mamy? Betrayal. Jak działa Betrayal? Nie pamiętam. Co jest, kurde? Co się stało? Cześć, to trzeba mądrze wykombinować. Weźmiemy tylko latanie. No, dlaczego się zraniłeś? Dobra, to już nie weźmiemy tego Betrayala, bo... A nie! Czekaj, nawet czemu nie? Umrzemy i mamy... O, właśnie, i mamy jeszcze 8 żyć. Kurde, dla mnie, dla moim zdaniem spoko opcja. Przyznam szczerze, że jeszcze nie wiem, jak działa ten Betrayal, bo odblokowałem go... odblokowałem go całkiem niedawno, nie miałem okazji go jeszcze używać. Jeżeli jest jakiś dobrodziej tutaj, który wie jak to działa, to może się podzielić. To jest ta... To jest to coś Keepera, że możemy dwie te posiadać, pamiętam. Weźmiemy sobie te głębokie kieszenie. Dwie pigułki lub karty. O, właśnie. Teraz możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj mamy bliźniaczozę. Właśnie, teraz mamy jedno czerwone serduszko, tak więc trzeba być troszeczkę ostrożniejszym. Dealie z dełem fajnie byłoby poubijać, ale do tego potrzebne będą jakieś szare serduszka na przyszłych piętrach, prawda? No bo raczej nie liczę na taką łaskawość losu, że... O właśnie. O właśnie, o tym mówię. Dobra. Wrócimy się po jakieś serduszko, które pewnie jest tam gdzieś koło bossa, prawda? Pewnie tak. O jest. Mam nadzieję, że tam coś jest. Ej. Jest tu jakieś zdrowie? Nie ma. Kurde, wydać pieniądze? No, ja się będę musiał zastanowić.
Okej, już tutaj postawiam sobie bomberki, żeby sobie troszkę pieniędzy narobić. To ostatnie piętro, o którym możemy zrobić coś takiego. Dobra. Counterfeit. Liczę na ciebie, że ty mi zrobisz 30 monet, no nie? No, wydaje mi się, że nie wymagam od ciebie zbyt wiele. No, nawet wydaje mi się, że do 50 dobijemy. 50. 50 groszy. O, proszę, dobrze mówiłem. Bierzemy jeszcze tego Lucky Rocka, Lucky Luka, może się przyda. Okej, jak nie ma zdrowia, ja sobie poradzę. Ja sobie poradzę na pewno. Po co ja tutaj wlazłem? Musimy naprawdę mnóstwo kasy narobić, tak więc teraz wykorzystamy wszystkie bomby. Oczywiście, o ile będzie jakieś sensowne miejsce, które można by to fajnie wykorzystać. O, pół serduszka, miło. Żebyśmy nie byli na strzała, jak pierwszy lepszy ziomeczek z osiedla. Powiedział człowiek, który całe życie żył na wsi. O, proszę, tu jest jeszcze skałka X, jak ja się cieszę. Dobra, i tu jeszcze, o, nie podnosimy monet właśnie. I co mamy w skrzyneczce? Jakąś kartę, to jest Two of Spades, no już myślałem, że Two of Diamonds, no nie? To jest podwojenie kluczy, tak więc podwojenie kluczy sobie możemy jeszcze zachować. I idziemy teraz, a, kurde, debilstwa robi największe. Bo tam jest jeszcze jeden pokój, dobra, olać to. Zostawimy sobie jedną bombkę i na następne piętro pójdziemy z Counterfeit Penny, tak mi się wydaje. No tak, to brzmi realnie, to brzmi sensownie. No chyba, że jakiś item podworeczki by był, no nie, to wtedy pożałuję tego wyboru jeszcze. Ale mamy praktycznie zapewnione sklepy do końca gry. No proszę, to tylko dwie kubki. Tak więc tutaj na pewno nie będzie żadnego takiego itemku. 90 monet wbijamy do sklepu. Myślę, czy wykorzystać Two of Spades, ale chyba jeszcze się zastanowię. Znaczy, chyba jeszcze to przytrzymam. Co my tutaj mamy jeszcze? No mamy ten mam's key. Less is now more i plus dwa klucze, okej. Kurde, i się zastanawiam, czy kupić. Kupić albo nie kupić. No i trzeba było nie kupować. Znaczy, w sumie, dobra, weźmy tego strzępa. Muszę sobie jeszcze tam tą kartkę kupić, ale dobra, ej, 10 kluczy nam wystarczy przecież do końca gry. Grzybów nie chcę wysadzić, mam jedną bombę, raszujemy. Jakbyśmy się uparli od początku, no to moglibyśmy tutaj nawet bez problemu boss rusha zrobić, ale nam chyba jakoś specjalnie nie zależy. Granie na maszynach na pewno trzeba będzie wyciąć. Wow, 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 power peel. Dawaj, dawaj, sacrificial dagger. Na ciebie liczę najbardziej. No dawaj, no kurde ty śmieciu. Oszukałeś mnie. Teraz będę musiał walczyć z mega fatty w uczciwej walce. O Jezus. Moje, co, jak to całe serduszko? Ej, to było nie okej. Ej kurde, bo ciarajsko byłoby tu umrzeć, no nie? A z tym gówniksem to nigdy nie wiadomo. Wow, wow, wow. Jezus Maria, prawie tam tą łezką dostałem. Też to widzieliście. Nie, 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 nie podoba mi się taki stan zdrowia. Taki stan rzeszy. Adolf Hitler by mnie poparł. Ile mamy itemów Gapiego? Jeden na razie, prawda? Tylko detketa. Itemu Gapiego prawdopodobnie detketa lubię najmniej. Dobra, o proszę bardzo, sklepiszorek. Czyli to, co nas obecnie interesuje najbardziej, grydzioszek, no dobra. Wow, 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 byle żeby nas nie upierdzielił. Ej, no jak spierdziela i się boi, to nie powinien mi, chociaż w sumie może powinien atakować. Przecież pies jak się boi, no to też tak delikatnie na nas raszuje, no nie? Wysadzimy sobie grydziocha, żeby zwiększyć sobie szansę na Devil Room. 99 monet, dziękuję. Miliony monet. Jak Claude monet. O, tam nie będzie Secret Roomu, dobra, sprawa się nieco uprościła. Dobra, tutaj tamtej kubki nie ma. Jakieś proste pokoje z kostkami, może nawet i mniej proste. Ale mimo wszystko dajemy radę. Dobra, z ognisk mogą wypaść serduszka albo pieniądze. Ani jedno, ani drugie nas nie interesuje obecnie. Co ja tu wziąłem? Telepils. No dobra, no wiecie, mi tam rybka, no nie? Ja chcę tylko pięterko szybciutko wyczyścić. Dobra, monetka, której też na razie nie chcę. Jak papierosy, które jaram. Wow, wow. Nie wiem, czy co, jednak dwa serduszka to spoko opcja. Oj, przepraszam bardzo, musiałem się podrapać. Chociażby dlatego, że sobie ptaszka uwalniamy, no nie? Dam ci ptaszka. Dobra, spoko, mamy tyle zdrowia, że dam sobie radę. Czego byśmy już nie robili? No ja czekam. To jest chyba tylko ten spawnujący Gardi. No, na takiego wygląda. Jeszcze ani razu nie strzelał, ale czujność trzeba zachować. O ty śmieciu, betrayal. A, i wiem jak to działa. To sprawia tak, że jak dostaniemy obrażenia, to przeciwnicy sami się atakują. Dostają ten efekt charmed. Ja pamiętam, już miałem ten item raz. O, proszę, mamy tutaj pół serduszka. Mamy też mam's lipstick. Zasięg już mamy, moim zdaniem, odpowiedni. No i te jakieś proste pokoiki na pewno. Ej, odkryła mi się mapa.
chyba. Hater mówi, że się wypalam jak papierosy, które jaram. Nie wiem czemu, ale to jest taki słaby utwór, ale tak mi wszedł w ucho. No bo nie przepraszam, ale nie mogę powiedzieć, że jest dobry. Ja nie wiem, czy Boriksen w swojej karierze coś dobrego nagrał solowego. Nie wiem, szkalował czy coś takiego. Ale przedstawia taki nurt hip-hopu, który niekoniecznie do mnie trafia. Chociaż Wzgórze Japaczy swoje dla polskiego rapu uczyniło, prawda? Ciekawe, ilu z was słucha tej takiej muzyki. O, właśnie na to liczyłem. Confused Effect. Charm Effect też na was zrzucę, jak będę chciał. Bang, jaki unik Eirosy. Coś pięknego. Wow, wow. Dobra. Ale to już tak w ostatniej chwili, no nie? To dzięki tym wspaniałym obrażeniom, tam są jakieś pieniądze. Ja zrobię oczywiście cięcie, nagranie na maszynie. I na szukanie Secret Roomu, tylko tutaj wam wyczyszczę pokoiki. Larry Robaczywa Junia i Larry druga Robaczywa Junia. Tutaj mamy naszą kartę. Kluczyka, o proszę. Pieniądze, ale co najważniejsze, szare serca. To mnie interesuje zdecydowanie najbardziej. Chciałbym ich mieć w luj. No i w sumie wiecie co, tak, dwa serduszka to jest optymalna ilość moim zdaniem na Ewie. Z możliwością regeneracji. O, jakaś placenta w sumie. No kurde! Zgałganiłem unik, no nie za dużo z tymi muchami walczyłem. Tam moneta wypadła, okej. Ja to sobie potem wszystko pozbieram. Kurde, nie trafiam. No i chyba jeszcze jeden pokoik nam został. Sekretne pokoje, o właśnie, tutaj się nie ranimy, tak więc cięcie. Dobra, witajcie po cięciu. Tutaj nam gra sprawia taki mały prezent w postaci Cricket's Head'a. Dziękuję, gro. Oprócz tego widzicie mnóstwo hajsu. My niestety jesteśmy już ponad limit. Nie będę się wracał, żeby... wydropiłem Eve Bug'a z Donation Machine, więc zarobiłem trochę pieniędzy. Wygrałem skatole. W Secret Roomie były bomby. No ogólnie, no trochę się tutaj nafarmiłem. Oprócz tego Cricket's Head'a jakieś pigułki wpadły. Range Down, Pretty Fly. Tak więc całkiem grubo i ta druga pigułka to jest Telepills. Ja was nie będę tym zanudzał, po prostu to wytnę. Dunk Dipsy. A my idziemy na szatana, już myślałem, że matka i kończymy. Okej, okay, z ognisk nie wypadnie nic, co by mnie interesowało. Nie mamy spektrali, warto by o tym pamiętać. Ale za to mamy nóż. O właśnie, on się przydaje w takich sytuacjach. Pieniędzy na razie nie podnośmy. Jakieś spektrale byłyby wskazane. Znaczy no wiecie, takie dam sobie bez nich radę, ale jak przyjdą, to mogą być. Pieniędzy na razie nie podnoszę. Już teraz mam taki dylemat, że właśnie podnosić pieniądze i się zmarnują, czy je zostawić. Ale każda z tych monetek to może być lakap, no nie? A takie monetki są jak najbardziej na propsie. Wow, wow, co tu mam za kartę? The Empress. The Empress jest spoko. Nie wiem, co ja z tą siłą zrobię. Czerwona świeczka, lubię czerwoną świeczkę. Ale chyba nie chcę jej kupować. Zawsze to, z drugiej strony to zawsze jakiś damage output. Nie, no dobra, olać ją. Wysadzimy za tutaj koleżkę. O, jak pięknie bomby podłożyłem, nic nie widzieliście. Dobra, weźmy to sobie to tele... No dobra, niech będzie jak jest. Potem ewentualnie coś tam pozmieniam. To mi da jeszcze half container, to też wiem. O kurde, chyba mnie uratował Pretty Fly, albo jakiś inny Sacrificial Dagger. Skrzyneczka. No, bombka mnie interesuje, bo bombek mamy stosunkowo niewiele. Na tyle, że się zastanowię, czy my tu jakiś sekretny pokój znajdziemy. O, podwójna bombka i jeszcze milej. Te serduszka, no to niech sobie leżą. My nie mamy żadnych half containerów, co mnie troszeczkę smuci, przyznam. Ale co ja na to poradzę? Tutaj mogłaby wpaść jakaś... mogłoby wpaść jakieś szare serduszko. Co na pewno by mnie ucieszyło. Na arenie złota skrzynka. I to jest Tamis Head. No i ten Tamis Head jest spoko, nie? Ja bym go używał na pewno. Na pewno więcej niż Razor Blade'a. Dobra, wracamy do Razora. Feel my pain. W sumie... O Jezus! Użyłem strzępa! Ja pierdzielę, chciałem Telepilsa użyć. Dobra, trudno. Wrócimy się w takim razie tutaj po pigułeczkę, znaczy po kartę. Tutaj już nie mamy do czego wracać, prawda? Chociaż czekajcie, mam tyle kasy tutaj leży, że ja sobie kupię to i to. Kasę sobie teraz możemy podnieść z powrotem. A wiecie, jak już mówiłem, może monetka lakap gdzieś tu jest. Tam też jest pieniędrzek. No oczywiście, o właśnie, już mamy full konto. Mogę w sumie nawet tamtą świeczkę kupić. Świeczką się lubię bawić. Co my tu mamy? Troll bombka jakaś. Tamtego nawet nie ma co gasić. Zabieram pick-upy. O właśnie, secret roomy, trzeba by sprawdzać ścianki. Ja tego nie robiłem. Ale wydaje mi się, że tutaj coś może być. Bardzo możliwe. Wow! O właśnie, nawet nie musiałem bomby zużywać.
Fir na te muchy chyba praktycznie nie działa, no bo one dalej lecą swoim, żyją swoim życiem. Lockdown, no szkoda, jesteśmy na zero. O! Pamiętacie, to jest jeden z tych klasycznych secret roomów z pieniędzmi, które w Zukumajzaku były praktycznie jedyną normalną formą secret roomów. Gdzieś tam się jakiś itemek trafił. Chyba był jakiś pokój z kupą, znaczy secret room z kupą. Nie, nawet nie było takiego secret roomu. To były czasy, nie? Wtedy się wiedziało, żeby pójść do sklepu, trzeba najpierw secret room znaleźć. Tutaj pokój taki po środku zostawiony. Ja nie każę mu zbyt długo czekać. Właśnie, a niektóre czaszki kolorowe, nie pamiętam które, chyba te czerwone, się rozwalają po śmierci. Znaczy, można je zabić, o to chciałem powiedzieć. Tak jak, a na przykład białe rozwalają się jak umrą wszyscy w pokoju, ale ich samych już nie da się załatwić. Dobra, tyle na tym piętrze, że nas tutaj więcej nie trzyma. Secret roomu mógłbym poszukać, ale szczerze to szarżujmy. Jak hajsownicy Gimpera. Strasznie mi ciekawi, co się stanie, jak się teraz, jak teraz użyję Razor Blade'a, jak mam jedno zdrowie. Ale może nie będę tego sprawdzał, bo mamy dojść do szatana. A na razie mamy trzy half containery. Przyjacielu. O Jezus! O Jezus, betrayal, napierdzielaj! Ale zgałganiłem, no nie? To jest taki prosty... Lubię... No nie! Lubię walczyć z Gierze, to jest taki prosty boss, a ja i tak spieprzę, to jest taki hardkorowy monstro. Okej, jest Devil Room i mamy tutaj... Dobra, umrzemy sobie, spoko, się zregenerujemy. O, wbijaj go z baby do rodziny. Nie no, ja jednak poszukam sobie tego secret roomu. Jakie malutkie piętro, no nie? Tutaj może być. O właśnie, i muzyczka nam mówi, że... O właśnie, Blue Run. Bardzo możliwa śmierć. I możemy sobie zabrać dwie rzeczy, tak więc tak. Yera, na pewno bierzemy Yera, to jest Pewex, no nie? Egwaz, postawimy sobie Egwaza. No i tutaj mamy następne piętro. Kolejny Egwaz. Egwaz, przepraszam. Tutaj mamy Egwaz, postawimy sobie tej trzeci. Pięknie to wygląda, no nie? Egwaz! Naprawdę, kurde, Jera i cztery Egwazy. Dobra, tyle, spadamy. W końcu skorzystałem. O, shot speed, znaczy moja wysokość łezek jest taka niziutka. No widać, właśnie tak niżej lecą. Ciekawe, czy to jest spowodowane. He, użyjmy teraz Razor Blade'a. Może nie. Kurde, nie, bo ej, sprawa ze zdrowiem tak bez śmiania. O kurde, Liberty Cup. Liberty Cup jest bardzo dobry. Ej, mamy tyle ten, w sumie mamy tyle zdrowia, że olać ten. Olać tego Counterfeit Penny, idziemy po Liberty Cup'a. Tam się możemy zregenerować, chyba że to będzie uszkodzona ta. Wow, wow. Możemy przeskoczyć piętro. Ale kto by chciał przeskakiwać piętro? Chociaż w sumie, ej, ja nic nie będę miał z tej walki z matką. Znajdę sklep. I możemy w sumie sobie tak zrobić. Jak na coś teraz będzie ta uszkodzona biblioteka, no nie? No właśnie, o tym mówiłem. Pająki. Możemy się tutaj przespać, ale to nam nic nie zmieni. Tutaj mamy, o, a teraz jest przejście. Aha, myślałem, że teraz będzie crawl space. Bierzemy Liberty Cup'a. Te efekty mi w sumie niepotrzebne, tylko kompasu chcę. Walkę z matką sobie olejemy. Właśnie, mówcie mi, czy w takich sytuacjach powinienem skipować walki z matką i tak dalej, czy jednak powinienem brać w nich udział. No bo w sumie, wiecie, żeby coś ciekawego się wydarzyło na odcinku, no a z drugiej strony przeżyję i tak dalej. Że matkę raczej tak bym ojechał. Podwójmy sobie bomby, bo nie chcę się kombinować. Ty, postawmy pyk. Jezus, mogę to przysunąć. No właśnie, co my tu mamy? Chariot. O właśnie, zrobimy sobie tak, że wlecimy. I wylecimy na chariocie. Bang! Proszę, jeszcze tutaj szare serduszka? Nie, piguły. Range down, jeżeli użyłem. I pretty fly. Znaczy, no wiecie, że użyłem, bo tak to by się nie wyświetliła. Wracaj tutaj do mnie, moja Yero. Do mnie, moja Yero. O kurde, dajmy niklety, ja to zostawię. O proszę, tam jest arcade room. A, czyli jednak trzeba będzie zrobić cięcie, koniecznie. Szare serduszko. No ja wiem, mogłem tego nie podnosić. Treasure room, może być tutaj. Abundance. Pięknie. Co my tu mamy? No mamy tutaj gryziocha, wartego wysadzenia. No ja wiem, mogę to ładnie postawić, olać te pieniążki, tak mi to nic nie da. Myślę nad tą biblioteką jeszcze. O, jesteś. A dobra, to jest tylko jeden nice i to są te białe główki, okej. Kurde! No powinien się do mnie w drugą stronę odwracać. W końcu go trafiłem. Jest troszkę bombek. Jest to błąd. Najgłupsze jest... Całe serduszko dlaczego, kurde? Całe czy pół, bo nawet... He,
he, he, he. Kurde, najlepszy arcade room w życiu, no nie? Przynajmniej nie muszę robić cięcia. No zawsze są jakieś plusy, prawda? Plusy dodatnie, jak to mawiał nasz były prezydent. Wow, wow, wow. Koleżko, właśnie, czaszki wysadzamy dopiero po wyczyszczeniu pokoju. A to dlatego, że mogą z nich wyskoczyć hosty. A tak to będę mógł sobie wyjść z pokoju i wtedy do widzenia. Ja nie chcę waszego serwera. O, kolego, umieraj. Zobaczmy, co jest w tym pokoju. O nie, najdźsi. Żmudny pokój. W sumie z tym firem to jakoś idzie. No, mniej więcej jak normalny pokój. Tutaj bombka na środek. O właśnie. I tutaj możemy użyć Yera. Co my tu mamy? The Chariot. Kurde, wysadziłem już. Dobra, zrobimy tak. Weźmy tam tą Yerę, wyrzucimy wszystko. Wiecie, nie chce mi się kombinować z tą Yerą. Ja wiem, że mógłbym jej w sklepie użyć i tak dalej. Yera. Yera. I teraz tak. Nie, Chariot nie. Nie Chariot. Justice. Kurde, teraz żałuję, że wysadziłem tamtą Donation Machine. The Empress, The Empress. Drugi Chariot. Justice. Wow. Proszę umierać. Znaczy to jest bomba, więc bomba raczej nie umrze. No i teraz mamy dwa Chariot'y i dwa Empressy. Okej. Wow. Tutaj już jest mama, a ja chcę sklep znaleźć mimo wszystko. Gdzie mój sklep? Kto domów mój? Znajdę się prędzej czy później. Mamy sobie chyba skipniemy, tak mi się wydaje. Kurde, no nie mogę, no ja nie lubię tak walko mijać, no. Dlatego też nie przepadam specjalnie za sypialniami. Ogólnie nie chcę mówić, że mi szkoda bomb na nie, ale coś w tym jest. Wygaśmy sobie tamto złośliwe ognisko. O, super grid, spoko, bo akurat mi pieniędzy brakuje, jak dobrze. Podniesiemy je oczywiście, bo liczymy teraz na... Wow, wow, wow. Liczymy na jakąś monetkę luck up. O, właśnie o tym mówiłem. A luck się jeszcze kiedyś może przydać. Prawda? Prawda. Tam jest jeszcze jakaś śmieszna arena. Na nią też pójdziemy. O, wracaj tutaj do mnie, oddaj grzyba. Grzyba. Maszyna do grania, tak jest. I skała X. Hurra. O nie! Źle postawiona bomba, tam mógł być... Secret Room już znalazłem, no to... Fajnie bombę użyłem. O właśnie, miałem użyć przyspieszenia, ale gra mi pomogła. Spoko. Walczymy o klucz. To będzie kluczowa walka z pewnością. Nie no, ja idę na arenę, a z matką nie będę walczył, naprawdę. Muchy są na szczęście wolniejsze, no bo skatole, wiadomo. Ja wam nie odbiorę takiej przyjemności. Oj kurde, jaka przyjemność. Ja tu przyjemność, a tu monstro drugi. Wow, a jaki uniczek, no nie? Nie wyrzucaj jamniczka. Taki bardzo mały, bardzo mało znany film na tubie. Ciekaw jestem, czy ktoś was kojarzy. O jamniczku. Wow. Dobra, teraz. Kurde, a mnie teraz zaskoczył. The Monstro Lies. Unikaj rosy, piękne. Dobra, pokój wyczyszczony. Szare serce, proszę. W nagrodę. Kurde, prawie się udało. No, prawie szare serduszko dostałem. I teraz co brać? Chariot'y? Nie no, The Empress i Chariot weźmiemy, tak mi się wydaje. No dobra, sklepiemy się, mamo. Właśnie, muszę włączyć wiatraczek. Proszę bardzo, żeby laptopik miał lżej. The Empress w sumie... O, właśnie, to jest dobry pokój na The Empress, no nie? Przy takich obrażeniach zawsze sobie ćwiczymy walkę z matką, no nie? Która moim zdaniem jest trudna do wyskillowania, bo... No, boss jest taki dziwny. Tu jest jakaś skała X, zaraz się rozejrzymy. Teraz nie mam za bardzo czasu. Jakby była, to mama ją nam może rozwalić, ale... Kurde! No ja nic nie widzę przynajmniej. Ej, nie zrobimy tego challenge'a, no ja czuję w kościach, że... Że nie damy rady. Weźmiemy... Kurde. To jest dobre, ale mam same szare serduszka. Weźmiemy Polaroida. Lubię takie wybory właśnie. Nie wiadomo, czy dokonaliśmy dobrego wyboru. Teraz na pewno nie będziemy się rozbijać po piętrach. Zobaczymy sobie tylko na kompasie Q. One makes you small. No to raczej pozytywna pigułka. Włączamy oczywiście teraz taba. I łazimy, aż nam pokaże lokację sekretnych pokoi. Tutaj tam jest jeszcze jakaś arenka. Eteryczna skrzynia, która zawsze się buguje, gdy ją otwieram. O właśnie. Tym razem było inaczej. Dziękuję. O, i nie zżera mi teraz do tego klucza, kiedyś zżerała. O, i właśnie. Taka rzadkość. Jeszcze taka ciarajska. Za duża prędkość, nie lubię takiej. Proszę bardzo, woreczek.
Ja tylko szare serduszka. Jera. Jerę sobie. O właśnie, jerę do podwojenia jakichś tych, jakichś szarych serduszek. Już wiem, do czego je wykorzystam. Of course, no nie? Tam jest jakaś pigułeczka. Może sobie dropnijmy te itemki. Dobra, spoko. Kupy się odnowią. I to będzie jakiś range up, range down. Health up! O kurde, bardzo się cieszę. Chociaż nie. Zostawiamy sobie pół serduszka, bo teraz będzie Polaroid działał za każdym razem, gdy dostaniemy w pierdziel, no nie? Więc teraz bierzemy Chariot, bierzemy Yerę. Kurde, no. Czekajcie, tutaj kompiks widzę, że... Kurde, nie chciałem cię podnieść, mój Polaroid! No, szare serce może? Nie no, co ja mówię. Szare serce z szarej skrzyni raczej dropi dosyć rzadko. Kurde, pokój z oczami. Co za zwyrodnialstwo. Chariot! O, dobra, dobra, jakoś daliśmy radę. Woreczek. Coś... No nie są zbyt chętni, żeby mi dać taką skrzyneczkę. Nie skrzyneczkę, tylko tą. Szare serduszko. Tutaj mamy... W zasadzie to nic. O kurde! Ej, no siebie nie teraz napierdzielajcie, nie mnie. Moje zdrowie. Wyobraźcie sobie, że my mamy czymś takim szatana pokonać? Ja też nie. Ej, ja mu teraz zaraz bombę podstawię, nie? Ej, kolega już denerwuje. Pięknie. Oczywiście Epony. No i kurde, jeszcze Krampus. Ale jest szare serduszko. Tak więc tak, Yera. Kurde, trzeba było jeszcze Chariota dropnąć. Hater mówi, że się wypalam jak papierosy, które jaram. I trzeba było jeszcze postawić bombki na ten, na czaszkach. Może dropnęłaby jakaś ta. Może by nam to podwoiło. A może to jest Hierophant? Kurde! Moim zdaniem on ma spieprzoną animację strzelania, bo ten Brimstone zawsze wygląda, jakby był wyżej niż w rzeczywistości jest. Co to jest? The Devil, okej. Kurde, jakby to był jakiś deczary, to bym się po prostu pochlastał. Dobra, i tak nie używam tego Razora. Weźmiemy sobie Head of Krampus. Tutaj jeszcze bombka jedna. Nic, oczywiście. Co się stało? Rozwaliliśmy coś. Ja nie chciałem! Cześć, po coś trzeba wrócić? Tam jest jakaś karta, właśnie. Wydaje mi się, że to może być lepszy wybór niż Chariot. Kurde, aż drugi wiatrak zaraz włączę. Co my tu mamy? The Empress, no właśnie. The Empress czy Chariot, czy The Devil? No ja wolę, Devil będzie lepszy niż Chariot, a The Empress będzie lepszy niż, no tamto coś. O kurde, z takich przydatnych rzeczy, to możemy jeszcze tutaj po bombce postawić. Ja pierdzielę. Komputerze, co ci, co jest z tobą nie tak? Tutaj mam baterię. Wow. No ja cię nie będę wysadzony, już ulituję się na to, bo tamtą monetkę powinienem zebrać. Kurde, no. Włączę dodatkowe wiatraki, bo coś widzę, że komputer mnie wpieprza dzisiaj. O, to przez przypadek. No, a jak widzicie szare serduszko, to ja zrozumiem wszystko. Bateria. Fajnie. Tu może być to Secret Room. O, proszę, znalazłem. Dobra. Gram o szare serca, trzeba pamiętać. Tego... O, tego potrzebuję najbardziej. Moja Yero! Dlaczego cię tu nie ma? O, liczyłem na szare serce. Może to Hierophant? Justice. Ha! Eternal Heart! Czy wy to widzicie? O nie! O nie! Podniosłem Eternal Hearta, wiecie co to znaczy? O, właśnie, jak już jesteśmy w takiej sytuacji, to ja sobie wezmę Crystal Balla i sobie poużywam teraz The Chariot. No i teraz jakoś to wygląda. Problem jest tylko taki, który mnie bardzo niepokoi, że mamy dwa serca teraz i nie mamy naszego efektu Horror of Babylon i teraz no... No mówmy się, no nie napierdzielamy tak jak wcześniej, jeszcze nie możemy wejść na arenę. O, patrzcie jaki low power, no nie? Porobiliśmy sobie tam troszeczkę serduszek. O, fajnie, że znamy poziom naszego zdrowia. Pograjmy sobie, co ja będę robić z tymi pieniędzmi. Tutaj oczywiście trzeba będzie jakieś ultra fasta włączyć. Okej, tutaj mamy
całkiem sporo itemków, telepills. Telepills się może przydać. Dobra, weźmy tego devila, devila wykorzystamy na tym piętrze. O, właśnie, nie sprawdziliśmy. O, właśnie, to jest miejsce, gdzie telepills się może przydać. Liczymy oczywiście na szare serca w środku. Okej. O, właśnie, na to liczyłem. Nie będę teraz musiał płacić za otwieranie bomby. O, proszę, szare serduszko. A tutaj dwa pajęczarze. Dobra. Lepili się tak nastepnęły. No nie wiadomo, czy dobrze, czy nie. O, Head of Krampus sobie... Czemu by sobie nie naładować? Ja wiem, że nie sprawdziłem, gdzie jest boss, ale w sumie mogę sobie troszkę połazić. Tak, wiecie, z ciekawości. Nie sądzę, żeby coś nam się stało z taką potęgą. Teraz jak już sobie narobiliśmy tych szarych serduszek, to nawet przeżyje to, że tego Horror of Babylon nie mamy. I teraz tak, wyczyszczę sobie to, ten pokój. O kurde! No, to jest pokój, w którym trzeba było czegoś takiego użyć, no nie? I tak jeszcze nie zostało to wykorzystane najlepiej na świecie. No pieprzone robaksy. Oczywiście! Zigzag Worm, no czemu nie? Chyba jednak Liberty Cup. Okej, włączamy sobie. O, tam był bosik. Ale tu był jakiś sekretny pokój, widzieliście? Aaaa, Arcade Room! Nawet lepiej niż sekretny. Bateria by się przydała, nie powiem. Czy nie ma jej, to jakoś przeżyje. Zranimy się raz, żeby mieć Horror Babylon. No i będzie całkiem spoko. Szkoda, że jakbyśmy gdzieś pół serduszka znaleźli, to wtedy jeszcze działałby Polaroid. To też by było całkiem spoko. Może gdzieś tam wygramy. Co my tu mamy? O, proszę! O, proszę! Z tym kolegą to możemy grać praktycznie dowoli. O, half container. Więc to tak. Ciebie wysadzamy. U ciebie się ranimy dwa razy. Tak jest. Dobra, w sumie was też już mogę wysadzić, bo nie będę tyle grał na tych maszynach. Bierzemy jedną połówkę. Ojej, tam jest zdrowie. Ja bardzo nie chciałbym tego podnieść. I co, teraz mam Horror of Babylon, czy nie? Kurde, coś spieprzyłem przy liczeniu. Ja pierdziele, no po prostu człowiek porażka, nie? Gdzie jest tam ten boss? O, był tam gdzieś na górze, prawda? O, właśnie, tak jak myślałem. Kurde, ale zgałganiłem. Ja pierdziele, nic nie widzieliście, no nie? Ale to było do przewidzenia. O kurde, ale nas gra strollowała, no nie? Ja sobie myślę, że o, dojdziemy na bossa, gówno. No nie, no dajcie mi coś na pocieszenie, no może coś więcej niż bombę. Ojej, tu może być sekretny pokój, no już wezmę tam to serduszko nawet. Już nie ma nadziei, że jakoś dobrze to rozegram, no nie? Tam nie idziemy. No tutaj na pewno będzie boss. Wow! Dobra. Teraz jeszcze latamy, więc to jest w miarę easy do zrobienia. The Stars. No jest to mechanizm teleportujący, lepszy na pewno niż The Devil. A, bo zaraz, kurde, Devila bierzemy na to piętro, no nie? Na tego bossa. A The Empress sobie zachowamy. Chodź tutaj, kolego. Tu jakaś bomberka sympatyczna. Tu może jakiś sekretny pokoik. O kurde, Pip! Więc trzeba się przyłożyć do śmiecia. Bo z tym bossem to nigdy nic nie wiadomo, no nie. Znaczy on już jest moim zdaniem znacznie prostszy niż zwykły Majzaku. Nie wiem czemu, po prostu, jakoś nie sprawia już problemu. Więc, o kurde! No tak. No nic w tym dziwnego. Betrayal tutaj nie zadziała, mamy tylko jeden taki zły obiekt, jakim jest Pip. Kluczyk sekretnego pokoju nie ma. Jest boss za to. Ja pierdzielę! No nie można tak głupio serc stracić. Co to jest? The Emperor. O, The Emperor będzie spoko, bo teraz sobie zrobimy takie combo breaker, że nie będziemy sobie, wiecie, błądzić po pleśnej. Po pleśnej, Jezus. Po piekle, tylko pójdziemy od razu na bossa. Gerglingu, umieraj proszę. Gruba się, umieraj. Zrzućmy bombę z precyzją sztukasa. Żadnej baterii nie ma. Tak więc miarkujmy się. I teraz tak. Pyk, ku. O właśnie. I ja bym tutaj mógł użyć Head of Krampus, ale dam radę sobie z It Leaves. A Head of Krampus się przyda na później. O właśnie, tak liczyłem, że sobie miskniesz, oczko kochane. Właśnie, i teraz na boczek. No i teraz Easy, no nie? Ja wiem, że Dark, jakbym był bliżej, to Demon Baby mógłby jeszcze napierdzielać, ale zdrowie jest ważniejsze w naszym przypadku.
Bo to jeszcze jest takie, wiecie, takie nie do końca przesądzone. Wow, teratoma! Dostałem raka, dosłownie. Bo wiecie, ten boss jest powiązany jakoś z rakiem, nawet nie pamiętam jak, ale wiem, że jest. Tak więc połowa sukcesu. Dobra, to jest w miarę prosta fala. Moja ulubiona właśnie. Wow, aż komputer przycięło, no nie? Pięknie. A ja też tak mogę. Okej, wiemy, że musimy iść do piekła, ale zanim pójdziemy do piekła, to tak. Bierzemy The Emperor i zamiast tego bierzemy zamiast The Stars bierzemy The Empress. O, jak nam się udało, jaka para. Emperor, Empress. Przepraszam, już nic nie robię. Więc tak, najpierw Emperor. Oczywiście prosto tutaj do szatana. W zwykłym Majzaku się dało zrobić tak, że jak się pójdzie na szatana, trzeba było pokonać Isaaca, to i tak challenge jest zaliczony. Więc teraz tak, Ku. No i co? Tutaj użyć... nie, no to jest najprostsza fala. Więc może zachowajmy sobie tutaj jeszcze nasz itemek. O, jakie obrażenia! Pięknie, nie rozklepiemy go. Aż mi go szkoda się robi, no nie? Patrzcie go. Kurde, aż mnie korci, żeby spacji użyć, no nie? Ja wiem, że kolega zaraz zaszarżuje. Sfirowany Fallen jest bardzo zły, bo jest bardziej nieprzewidywalny. Okej, dobra. Standardowy schemat na szatana, czyli teraz stajemy z boku. Wow, ja tam nie lubię robić przejść o takich. Bo, a znaczy, że to jest nawet spoko, on się wtedy cwaniakuje i myśli, że nam nic nie zrobi. Wow. O właśnie, jego można tak mądrze oszukać, on wtedy jest zajęty. Pięknie. Okej, i teraz chcę mieć dwa kopytka w jednej linii. Wow. No dlaczego się kręcisz? Spieprzyli Head of Krampus w tym pieprzonym DLC. Nie no, damy radę na bank, no nie. Pięknie. Fajnie, że dostałem po ryju. Nie lubię, jak nie widać mojej postaci. No to tyle. 46 minut. Ja jeszcze trochę przytnę, tak więc trzymajcie się. Cześć!